10 najbrzydszych ras psów na świecie. Serio? Ale serio pytam. Serio? To jest problem. Robię naprawdę porządny materiał, nad którym posiedziałem i jest olewka. Kurde, Kajzerka DDL czy tam Rogal rządzi, a jak zrobię byle jaki film o psach, nagle bije rekordy. Teraz pytanie. Co wam te psy złego zrobiły? Ja tam nie wiem, ale jeśli chcecie, to dziś przygotowałem dla was listę najbrzydszych ras psów i materiał został oparty na takich stronach jak gadżetomania.pl, psy.pl i merdacz.pl. Zobaczmy największe czworonożne paskudy. Pinscher Małpi. Rasa psa zaliczana do grupy pinscherów, użytkowana jako pies pokojowy i do towarzystwa, nie podlega próbom pracy. Rasa powstała prawdopodobnie w XVII wieku ze skrzyżowania małych pinscherów niemieckich z azjatyckimi psami typu mops i jest spokrewniona z gryfonikiem belgijskim i sznaucerem miniaturkowym. Już widzę, jak to wyglądało, by pewnie jakiś wielbiciel groteski przydoty i sobie pomyślał, chciałbym nosić w torebce małpę, ale nie taką zwykłą małpę, tylko taką ultra brzydką małpę, zróbcie mi taką. I tak powstał Pinscher Małpi. Choć moim zdaniem przerażająco brzydki nie jest, jest może niezgrabny bardzo, ale w Europie właściwie niespotykany. Bardziej cieszy się popularnością w Ameryce Północnej. Bedlington Terrier. Jedna z ras psów należąca do grupy terrierów, sklasyfikowana do sekcji terrierów wysokonożnych, typ wilkowaty. Cholerna owca, bo jak inaczej to można scharakteryzować. Przodkowie psów tej rasy były wykorzystywane przede wszystkim jako przez górników z okolic Newcastle. Były to zwierzęta o dobrych cechach myśliwskich, wykorzystywane też w polowaniach na lisy, borsuki czy wydry oraz na szkodniki, szczury. Psy trzymano też z myślą o walkach psów. Jak, przepraszam, to ma walczyć na przykład z pitbullem? Jedna z pierwszych wzmianek o psie tej rasy występuje w Polsce i pojawia się w miesięczniku Mój Pies z 1934 roku. Grzywacz chiński, o Boże, jakie one są brzydkie, są tak paskudne, obleśne, okropne. Gdyby Karyna była psem, to byłaby właśnie takim grzywaczem chińskim. Grzywacz chiński to jedna z ras psów należących do grupy psów do towarzystwa. Rasa ta w Polsce staje się coraz bardziej popularna, nie mam pojęcia czemu. Na wystawie światowej na przykład w Poznaniu w roku 2006 było aż 256 grzywaczy, w tym 127 psów i 129 sług. Przeciętnie żyją około 12 lat, choć zdarzają się osobniki żyjące dłużej. Te najbrzydsze, nagie grzywacze mogą mieć problemy z uzębieniem. Jak każde psy ras małych i miniaturowych są bardziej narażone na wadę uzębienia. Trzeba też dbać o ich delikatną skórę. Delikatna skóra, delikatne zęby. Co jest? Ten pies jest z porcelany? Nie dość, że paskudny, to jeszcze niepraktyczny. Zauważyliście, ile jest teraz psów, które są tylko i wyłącznie ozdobą? Wiecie, takie głupie, delikatne, o które trzeba non-stop dbać. Gryfonik brabancki, powszechnie znany jako Brabantczyk. Jedna z ras psów należąca do grupy psów do towarzystwa, zakwalifikowana do sekcji małych psów belgijskich. Gryfoniki są bardzo przyjazne i wierne i akurat mądre, w przeciwieństwie do tych kieszonkowców, ale nie cieszą się popularnością ze względu na wygląd. Jego pysk, który określa się jako skrócona lufa, jest uważany za jeden z najbrzydszych i najmniej sympatycznych, przez co słodziaszkowe dziewczynki wybierają do swojej ich torebeczek coś równie słodkiego i głupiego. Gdyby Brabantczyk był większym psem, wiecie, psem, a nie psem szczurem, to cieszyłby się większą popularnością. Bichon Frise. Jezu, ale paskudne to jest. Jedna z ras psów należąca do grupy psów do towarzystwa, zakwalifikowana do sekcji biszonów i ras pokrewnych. Pod koniec średniowiecza były one dobrze znane we Włoszech i Francji. Na Teneryfę zostały sprowadzone przez Hiszpanów. W 1934 roku ustalono wzorzec rasy. Współcześnie cieszy się popularnością m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jako pies rodzinny. Wyglądem jest zbliżony do swojego krewniaka biszona bolońskiego, tylko bolończyk ma sierść bardzo ładną, taką białą, kręconą, a ten biszon posiada bardzo charakterystyczną sierść. No i kiedy się go goli klasycznie, jest on psem takim jak każdy inny, ale właśnie na sierść
pozwala się eksperymentować w pewien sposób. Jako wzorzec tej rasy ustalono taki wygląd z tą wielką kulą na łbie. No powiedzcie, on wygląda jak taka ciotka, co przyjeżdża na imieniny i się nie lubi. No taka prawda. Bull Terrier. Mi się te psy podobają z wyglądu, ale na listę, którymi się inspirują, trafiły. Bull Terrier to rasa psa należąca do grupy terrierów, zaklasyfikowana do terrierów w typie bull. Mocno zbudowany i umięśniony, proporcjonalny i ruchliwy. Pierwsze wzmianki na temat Bull Terrierów w Polsce pochodzą z Lwowa, z okresu międzywojennego. Niestety brak jakichkolwiek dokumentów na ten temat. Po II wojnie kilka egzemplarzy pojawiło się w ambasadzie brytyjskiej w Warszawie. Porównywany do kozy lub świni, jajogłowy zwierzak o małych, skośnych oczach i umięśnionym ciele nie jest podziwiany na spacerach. Jest niestety tak, że często właściciele tych psów są dużo głupsi od samego psa, a wtedy dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Gryfonik brukselski jest to jedna z ras psów należąca do grupy psów do towarzystwa zaklasyfikowanych do sekcji małych psów belgijskich. Znajduje się w podsekcji gryfoników. Ogólnie nie jest lubiany ze względu na pysk przypominający ten gryfonika brabanckiego, ale do tego dochodzi niezwykle nielubiana przez ludzi broda i w sumie nie wiem czemu, bo mi się jak najbardziej podoba, tylko mógłby być większy ten pies, bo to jest taki szczur niby. Nagi pies meksykański, rasa psów, które nie posiadają owłosienia, typ hartowaty. Hodowane były w Meksyku, by ogrzać stopy właściciela podczas snu. Składane były również przez Azteków jako rytualne ofiary. Występują w trzech wielkościach, małej, średniej i dużej. Istnieje odmiana, która posiada włos. Obecnie nie są zbyt popularną rasą. Większość psów tej rasy ma szczeciniastą czuprynę na głowie i rzadkie włosy na łapach i ogonie. Najbrzydsze z najbrzydszych to są chyba miniaturki. Okropne, ale psy są za to bardzo mądre i wytrzymałe, więc w ciężkiej chwili przydadzą się do czegoś więcej niż do zamienienia na czapkę, jak na przykład te, wiecie, kieszonkowce. Sharpei. Zawsze gdy widziałem te karły, to brzydziłem się ich dotknąć. Nie mówię o tych molosach, ale o miniaturkach. Pysk przypominający hipopotama, malutkie uszka i mocno pofałdowana skóra budują taki pluszakowaty wygląd psa, tylko że taki pluszakowaty wygląd, z którego ktoś wyciągnął całą zawartość. Oczywiście z wiekiem tych fałdek jest dużo mniej, przez co wyraz psa staje się trochę lepszy i przy okazji trochę wygląda groźniej. Kiedyś polował na antylopy, dziś jest psem rodzinnym. Inteligentny bardzo i sprawny pies, ale miało być o brzydkich, a brzydki jest. Hart szkocki. Rasa ta została uznana za najbrzydszą rasę psa na świecie. Jak dla mnie nie jest tak źle, ale to nie moje zdanie. Rasa psa zaliczana do grupy hartów, wyhodowana w Wielkiej Brytanii, użytkowana jako pies myśliwski, wyścigowy i towarzyszący. Ma szorstki i ostry w dotyku włos, obfite wąsy i nie przez wszystkich lubianą sylwetkę harta. Głównie chodzi o te włosy, nieważne jak bardzo będzie się o niego dbać i tak będzie wyglądać jak zaniedbany. Jak dla mnie harty są wyjątkowo majestatyczne i mi się podoba, ale jeśli jest uznany za najbrzydszą rasę psów, no to musi tutaj trafić. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i koniecznie zajrzyjcie na kanał Światowa Historia, gdzie tak dwa razy w tygodniu dają nowe filmy na tematy różne, głównie historyczne oczywiście. Zapraszam również na kanał Inwigilator, gdzie jakiś czas temu ruszył serial Inwigilator 2030, którego akcja rozgrywa się w postapokaliptycznym świecie, gdzie panuje apokalipsa zombie spowodowana brakiem szczepionek, no a w rzeczywistości jest to po prostu satyra na polską politykę. Dzięki za obejrzenie do końca. Zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!